Inwestorzy sprzedający udziały czy akcje oddają dzisiaj fiskusowi 23% swojego dochodu w przypadku inwestorów prywatnych i 19% w przypadku inwestorów kapitałowych. Różnica wynika z tego, że inwestorzy prywatni oprócz podatku dochodowego od osób fizycznych 19% są zobowiązani dodatkowo do płacenia tzw. daniny solidarnościowej, czyli de facto kolejnych 4% podatku od dochodu powyżej 1 000 000 zł. Pewnym rozwiązaniem w tym zakresie może być alternatywna spółka inwestycyjna lub spółka holdingowa. ASI, czyli alternatywna spółka inwestycyjna, jest z punktu widzenia prawnego alternatywnym funduszem inwestycyjnym. Może ona prowadzić działalność w formie spółki akcyjnej z ograniczoną odpowiedzialnością komandytowej bądź komandytowo-akcyjnej. Podmiot zarządzający ASI nie musi uzyskiwać zgody Komisji Nadzoru Finansowego tak długo, jak wartość aktywów wchodzących w skład portfeli inwestycyjnych ASI, którymi zarządzamy albo planujemy zarządzać, nie przekracza kwoty 100 milionów euro. Niemniej jednak ciągle potrzebujemy uzyskać wpis do rejestru zarządzających ASI. Podstawową zaletą ASI, oczywiście z mojego punktu widzenia, jest możliwość skorzystania ze zwolnienia z opodatkowania dochodu osiągniętego na skutek sprzedaży udziałów bądź akcji. Warunkiem do skorzystania z takiego zwolnienia jest posiadanie przez nieprzerwany okres 2 lat co najmniej 10% udziałów czy akcji w danej spółce. Powyższe zwolnienie podatkowe niestety nie ma jednak zastosowania do dochodu osiągniętego z tytułu zbycia udziałów czy akcji w tzw. spółkach nieruchomościowych, czyli podmiotach, których co najmniej 50% wartości aktywów składa się z nieruchomości położonych na terenie Polski bądź spraw do takich nieruchomości. Niezależnie od powyższego, ze względu na zaliczenie ASI do tzw. przedsiębiorstw finansowych, nie mają do niej zastosowania przepisy dotyczące tzw. cienkiej kapitalizacji. To znaczy, że przykładowo ASI może zaliczyć do kosztów uzyskania przychodu odsetki bez żadnego limitu. Od 2022 roku mamy jeszcze jedno możliwe rozwiązanie, mianowicie spółkę holdingową. Spółka holdingowa korzysta ze zwolnienia z opodatkowania dochodu osiągniętego na skutek sprzedaży udziałów czy akcji do podmiotu niepowiązanego. Oczywiście zarówno spółka holdingowa, jak i spółka zależna, której udziały czy akcje są zbywane, musi spełnić szereg warunków formalnych, o których zaraz opowiem. Niezależnie od tego, spółka holdingowa musi zawiadomić właściwe naczelnika Urzędu Skarbowego na co najmniej 5 dni przed sprzedażą udziałów czy akcji o tym, że planuje z takiego zwolnienia skorzystać. Niestety to zwolnienie również nie będzie miało zastosowania do tzw. spółek nieruchomościowych. Główne warunki, jakie musi spełnić spółka holdingowa, to m.in. forma prawna, mianowicie może to być spółka z ograniczoną odpowiedzialnością bądź spółka akcyjna. Wspólnikiem takiej spółki nie może być absolutnie podmiot mający swoją siedzibę lub zarząd na terenie tzw. raju podatkowego. Dodatkowo spółka holdingowa musi prowadzić rzeczywistą działalność gospodarczą, musi posiadać bezpośrednio na podstawie tytułu własności co najmniej 10% udziałów w spółce zależnej przez nieprzerwany okres 1 roku, nie może być członkiem podatkowej grupy kapitałowej i dodatkowo nie może korzystać ze zwolnienia swoich dochodów na podstawie przepisów o wsparciu nowych inwestycji czy na podstawie przepisów dotyczących specjalnych stref ekonomicznych. Dodatkowo spółka holdingowa nie może korzystać z tak zwanego zwolnienia dywidendowego. Dla przypomnienia, jeżeli mamy 2 spółki kapitałowe i spółka matka posiada w spółce córce co najmniej 10% udziałów przez nieprzerwany okres co najmniej 2 lat, to co do zasady dywidendy wypłacane przez tą spółkę zależną są zwolnione z opodatkowania. Nie, tutaj trzeba od razu podkreślić, że to nie znaczy, że w przypadku spółki holdingowej każda dywidenda i w całości będzie musiała być opodatkowana. Wręcz przeciwnie, nadal zwolniona będzie dywidenda w wysokości 95% i tylko 5% dywidendy wypłacanej przez spółkę zależną będzie musiało być opodatkowane przez spółkę holdingową. Główne warunki, jakie musi spełnić spółka zależna, są niemalże identyczne jak w przypadku spółki holdingowej. Dodatkowe warunki, na które warto zwrócić uwagę, to fakt, że spółka zależna nie może posiadać więcej niż 5% udziałów czy akcji w kapitale innej spółki, nie może posiadać ogółu praw i obowiązków w spółce, która nie jest osobą prawną, nie może posiadać tytułów uczestnictwa czy certyfikatów w funduszu inwestycyjnym i co istotne, nie może być beneficjentem fundacji czy innego podmiotu czy stosunku o charakterze
powierniczym. Oczywiście wybór którejkolwiek z form jest elementem planowania podatkowego i powinien być poprzedzony głęboką analizą tak określonego stanu faktycznego, jak też możliwości spełnienia warunków formalnych, o których wspominałam.